Suwalski magistrat, zamiast tracić energię na narzekanie, że oświata kosztuje, zakasał rękawy. Pozyskał pieniądze ze środków unijnych, dołożył własnych i pierwsze efekty widać jak na dłoni. Liczące 28 lat przedszkole numer 2 przy ulicy Waryńskiego przeszło nie lifting, a gruntowną kurację odmładzającą. Przedszkole zostało odmłodzone i mogę chyba użyć takich słów od stóp do głów, ponieważ remonty objęły całe przedszkole, cały budynek przedszkola, od piwnicy aż po dach. Zostało wykonanych naprawdę cała masa robót remontowo-budowlanych. Zostały ocieplone piwnice, wymienione okna, mamy zainstalowane drzwi i okna przeciwpożarowe, więc jesteśmy bezpieczni, bardziej bezpieczni. Została wymieniona cała instalacja elektryczna, oświetlenie, lampy oświetleniowe. W związku z tym zostało też całe przedszkole odmalowane, wszystkie pomieszczenia. Przy okazji remontu udało się również wygospodarować nieco dodatkowej powierzchni użytkowej. Zyskaliśmy też małą salkę do zajęć z takich trochę starych magazynków odremontowaną. Nasi pracownicy też administracyjni też zyskali dwa fajne, nowe, odremontowane pomieszczenia. Na wyremontowanym dachu przedszkola zainstalowano ogniwa fotowoltaiczne, które pozwolą placówce zaoszczędzić w skali roku znaczącą dla jej budżetu kwotę wydatkowaną dotąd na zakup energii. Bonusem są korzyści dla środowiska. Frajdę z gruntownie odnowionego, kolorowego przedszkola miały też dzieci. Takie radości, okrzyki radości, jak dzieci wchodziły do przedszkola podczas tutaj tych remontów, ale nasze przedszkole pięknieje, ale jest kolorowe. Jak jest fajnie, to po prostu to budzi taką radość i napawa też i optymizmem, i radością, i taką fajną pracą na przyszły rok, chyba już za 3 dni zaczynamy, to tak się przekłada na ten optymizm i radość. Rok wcześniej maluchy dostały do dyspozycji nowy plac zabaw. Poza przyjazną dla dziecięcych kolan tartanową nawierzchnią jest w nim multum urządzeń pozwalających nie tylko na doskonałą zabawę, aktywność fizyczną, ale również na edukację. Samorząd w 2018 roku wyłożył na inwestycje oświatowe ponad 19 milionów złotych. Koszt remontu dwójki to ponad 2 miliony. Prócz tej placówki termomodernizacją przechodzą jeszcze 3 inne przedszkola i poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Ubiegły rok to również szereg inwestycji w przedszkola. Wszystkie placówki zostały wyposażone w nowe place zabaw, na które wydano 4 miliony złotych. W Suwałkach trwają też prace termomodernizacyjne w placówkach szkolnych. Wiemy, że te obiekty, szczególnie oświatowe, one wymagały odnowienia, elewacje, ale wobec tego, że przenikliwość ciepła była też niespecjalnie dobra, dlatego też ten program termomodernizacji realizujemy wszystkich obiektów oświatowych w naszym mieście. Aktualnie poza kilkoma przedszkolami i poradnią modernizowane są drugie liceum ogólnokształcące i szkoła podstawowa numer 9. Ratusz ma już kolejne plany inwestycyjne i to nie małe. Nasze potrzeby mamy też wycenione. W tym roku powiem Państwu, że w budżecie w dziale 801 inwestycje, w dziale oświata jest kwota 19,5 miliona złotych. Myślę, że co najmniej 50 milionów musimy włożyć w obiekty szkolne czy oświatowe. Przygotowujemy w tej chwili aplikację do drugiego etapu termomodernizacji, tak żeby wszystkie nasze obiekty oświatowe były właśnie po termomodernizacji, żeby była oszczędność energii cieplnej, również energii elektrycznej poprzez zainstalowane solary czy też panele fotowoltaiczne. To ma właśnie służyć temu, żebyśmy dbali również o jakość, czystość powietrza. I oczywiście tutaj ten program termomodernizacji jest rozłożony w latach, to musi potrwać jeszcze pewnie 2-3 lata. Niemniej jednak są środki finansowe z Unii Europejskiej, które chcemy właśnie na ten cel pozyskiwać i wykorzystywać. Władze Suwałk uważnie śledzą sytuację demograficzną w mieście i zdają sobie sprawę z tego, że rośnie zapotrzebowanie na miejsca w żłobkach, przedszkolach, a za niedługi czas również w szkołach. Dzieci w Suwałkach przybywa. Sytuacja demograficzna, co chodzi o urodzenia, jest dobra, a wobec tego, że jest coraz więcej pracy, musimy również zadbać o to, żeby ta opieka była nad dziećmi właściwie sprawowana, czyli i żłobki, i przedszkola, także jeszcze
jeszcze się tutaj dużo w Suwałkach będzie robiło i działo w tym kierunku. Warto też przypomnieć, że od stycznia rodzice maluchów mieszkający w Suwałkach nie płacą za opiekę przedszkolną nad swymi pociechami.